stać tak mocno wpisana w dzieje Krakowa, narodu polskiego, dzieje zbawienia. Trzeba duszę dać. Taka była, zdaje się, myśl przewodnia Adama Chmielowskiego już od młodych lat. Jako 17-letni student szkoły rolniczej wziął udział w walce powstańczej o wyzwolenie swojej ojczyzny od obcego jarzma i odtąd pozostał kaleką bez nogi do końca życia. Prawdy swojego powołania szukał na drodze twórczości artystycznej, pozostawiając po sobie dzieła, które do dzisiaj przemawiają jakąś szczególną głębią wyrazu. Coraz bardziej jednakże oddawał się twórczości malarskiej. Chrystus przemawiał do niego głosem innego powołania i kazał mu coraz dalej szukać. Ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokorny serca. Ucz się. Adam Chmielowski był uczniem gotowym na każde wezwanie swego mistrza i pana. O tym wezwaniu, o tym definitywnym wezwaniu, które wyznaczyło jego drogę do świętości w Chrystusie, zdają się mówić nade wszystko słowa Izajasza z pierwszego czytania dzisiejszej liturgii. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać. Oto teologia mesjańskiego wyzwolenia. Zawiera się w nim coś zaś to, co dziś przywykliśmy nazywać opcją na rzecz ubogich.